Witam po drugim biwaku. Chcę Wam przedstawić kilka elementów takiej porannej rutyny obozowej. Pierwsza sprawa to jest od razu po wschodzie słońca rozłożenie panelu słonecznego. Ten panel tutaj spisuje się bardzo dobrze, no ale działamy w bardzo dużym nasłonecznieniu. Mam dwa gniazda USB, także mogę dwa urządzenia równocześnie ładować. W tym wypadku oprócz telefonu jeszcze baterię do aparatu. No i druga sprawa rano po przebudzeniu się to jest uruchomienie lokalizatora Spot. Ten lokalizator na noc wyłączam, aby oszczędzać baterię. Jedną z naszych podstawowych obaw tutaj jest obawa zdrowotna. Chodzi o to, że tutaj jest inna flora bakteryjna. Dlatego pozyskując wodę, nawet jeśli jest to woda z jakiegoś górskiego strumienia, jeśli tylko mamy możliwość, to ją po prostu filtrujemy dla pewności. Planowałem ten wyjazd, gdy wybierałem trasę. Wiedziałem, że będzie pięknie, że będzie trudno. Pierwsze dni spełniały tylko to pierwsze kryterium. Było pięknie. Dzisiaj nadal jest pięknie, ale w końcu zaczyna się też trudno. Mamy pierwszy dłuższy podjazd za sobą. Teraz będzie chwila ulgi na zjeździe, ale i tak skupienie, czujność na 110%, bo tutaj bardzo łatwo o jakąś usterkę, no, która może pokrzyżować plany wyprawy. No i na dobry koniec dnia złapałem gumę. Przed założeniem dętki trzeba dobrze skontrolować stan opony. Widzicie, piękny kolec tutaj się wbił. To myślę, że teraz rozumiecie, dlaczego na ten wyjazd tarp nie byłby najlepszą opcją.
Jeśli takie to będą warunki, będą prawdopodobnie jeszcze gorsze. No dlatego namiot, który jest w stanie wytrzymać duży napór wiatru i który jest stosunkowo łatwy w rozstawianiu w takich warunkach, no moim zdaniem jest tutaj najbardziej optymalny. A druga sprawa to fakt, że czasami się może zdarzać i właśnie dzisiaj tak jest, że biwakujemy bardzo blisko wioski. No i w tym wypadku ten namiot daje nam jakąś prywatność. Te góry za mną to Hindukusz w Afganistanie. Na tym wyjeździe korzystamy z kuchenki benzynowej z bardzo prostej przyczyny. Po prostu gaz tutaj jest bardzo trudno dostępny. W jednym sklepie w Duszanbe widzieliśmy gaz, natomiast benzynę kupimy tak naprawdę bez problemu. No i właśnie dlatego taki wybór. No i tu właśnie klasyka gatunku, jeśli chodzi o trasę pamirską. Różnie to się nazywa. Washboard, tarka. Generalnie jedzie się po tym bardzo źle. Jeśli tylko da się to ominąć, no to oczywiście się to omija, ale nie wszędzie to jest możliwe. Jedziemy dalej doliną Wahan. Miejscowi mówią Wahan. Zmierzamy w kierunku miejscowości Langar. Zostało nam jakieś 30 parę kilometrów do tej miejscowości. Asfalt się skończył jakiś czas temu i teraz prawdopodobnie przez dłuższy odcinek będzie taka nie najlepsza droga. No i jeszcze jesteśmy na stosunkowo niskich wysokościach. Nie przekroczyliśmy jeszcze 3000 metrów, ale jak dojedziemy do Langar, no to wtedy się zacznie już prawdziwe wspinanie, no, które skończy się tym, że wjedziemy na ponad 4000 metrów. Słuchajcie, przede mną szczyty Hindukuszu. A tutaj zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj jest po prostu najnormalniejszy w świecie prysznic. No, jeszcze nigdy w życiu nie brałem kąpieli, patrząc na 6000 szczyty. A najlepsze jest to, że ta woda nawet nie była zimna. Koszulka wyprana, dacie wyprane. Przy tym słońcu i przy tym wietrze za pół godziny będzie suche. Już ostatnie chwile, gdy jedziemy doliną rzeki Panż, za niedługo będziemy odbierali na północ i będziemy kierowali się w stronę już tej prawdziwej trasy pamirskiej, autostrady pamirskiej. Pierwszy prawdziwy podjazd i już zostajemy w tyłek. Byliśmy tam na dole. Teraz pierwszy podjazd na jakieś 3200 metrów. Jest zaskakująco ciężko. To jest absolutnie zwariowane. Tam gdzieś jakieś 6000 szczyty ośnieżone. My tu na rowerach, na jakiejś drodze, której nawet Google nie rozpoznaje. Myślę, że jak Google czegoś nie rozpoznaje, to nie istnieje. I tak sobie jedziemy. Spotkaliśmy na trasie parę rowerzystów. Jest dziewczyna z Polski i chłopak z Islandii. No i oni się zatrzymują w tym miejscu na biwak. Moja mapa mówi, że za 500 metrów powinno być źródło. Miejscówka, którą oni wybrali, no, jest dosyć ciekawa, natomiast nie ma tutaj wody. Prawdopodobnie zostawimy tutaj rowery. Pójdziemy te 500 metrów, zobaczymy, czy tam ta woda jest, czy jest jakieś sensowne miejsce, żeby zmieścić namioty. No i wtedy podejmiemy decyzję, czy zostajemy tutaj z tą parą, czy rozbijamy się sami. No, miejsce jest po prostu kosmiczne.
Sprawdziliśmy to źródło wody, woda oczywiście jak najbardziej ok, czysta, natomiast źródło było już bardzo blisko zabudowań, bardzo blisko wioski, dlatego wróciliśmy na miejsce, biwakujemy dzisiaj razem z tą spotkaną parą. No i zapowiada się, że będzie dzisiaj to bardziej liczny biwak, bo przed chwilą podjechał jeszcze chyba Koreańczyk na motocyklu, więc dzisiaj biwak będzie w zdecydowanie większym gronie. Jest w końcu chwila wolnego, żeby powiedzieć Wam, po co my tu w ogóle przyjechaliśmy. Oryginalnie mieliśmy wystartować z Kalajku, dojechać do Chorogu. Natomiast ze względu na te przygody, które mieliśmy po drodze, ten odwołany samolot, zgubiony bagaż i samochodem terenowym z Duszanbe przyjechaliśmy prosto tutaj. I stąd ruszyliśmy przez Iszkaszim, dalej przez Langar. Wspięliśmy się tutaj tuż przed taką wioskę Ratm. Dzisiaj już wjechaliśmy na mniej więcej 300, prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Pierwsza przełęcz na wysokości 4344 metry. A dalej jedziemy przez Murgab w stronę Kirgistanu. My postanowiliśmy jechać ze wschodu na zachód i ten kierunek ma dwie zalety. Po pierwsze, zdobywamy wysokość zdecydowanie wolniej, to znaczy mamy więcej czasu na aklimatyzację, a po drugie jest dużo większa szansa na to, że wiatr będziemy mieli w plecy. W tym miejscu wieczorem nabieraliśmy wodę i myliśmy się, a dzisiaj rano jest tutaj sucho. Kolejne źródło zaznaczone na mapie i kolejne suche. Nie będę Wam mówił, że jest miło, lekko i przyjemnie, bo jest miło, trudno i przyjemnie, ale jak to mówimy, im gorzej, tym lepiej. Ta trasa pamirska i te przełęcze, które znajdują się na wysokości grubo ponad 4000 metrów i ta najwyższa przełęcz Ok Baitau, która znajduje się na wysokości 4655 metrów nad poziomem morza, czynią z tej drogi z autostrady pamirskiej jedną z najwyższych dróg na świecie. Kolejne suche źródło. Strumienie zaznaczone na mapie rano mogą być suche, dlatego że jesteśmy już na takiej wysokości, że w nocy ponad nami wszystko zamarza. Dopiero jak słońce wzejdzie wysoko, zaczyna roztapiać śniegi nad nami, w strumieniach znowu w ciągu dnia zaczyna płynąć woda. Tam jest jakieś drzewko, które może wskazywać na to, że gdzieś ma dostęp do wody. Druga sprawa to słuch. Wiatr może teraz to zagłuszać, ale ja właśnie z tamtego rejonu słyszę delikatny szum wody. No i tutaj ta sama historia. Widzicie, że tutaj jest zielono i to może wskazywać, że tutaj płynie jakaś woda. Na tym wyjeździe stosujemy trzy metody uzdatniania wody. Najlepsza, czyli gotowanie. No i zawsze jak jesteśmy w obozie, to gotujemy wodę. Na trasie używamy filtra. No i awaryjnie mamy jeszcze tabletki do uzdatniania wody. Mogłoby się wydawać, że taka woda z takiego strumienia jest bezpieczna. Natomiast są tu wypasane zwierzęta. W okolicy strumienia są odchody. Także dla pewności lepiej taką wodę zawsze uzdatnić. Trochę mi się te dni zaczynają zlewać. Dzisiaj znowu na trasie trafiliśmy tą samą parę co ostatnio. Znowu
Wylądowaliśmy na tym samym miejscu biwakowym. Trudny dzień dzisiaj, bardzo trudna trasa. Także rozkładamy schronienia, wbijamy do rzeki, żeby się umyć i idziemy spać. Śniadanie, lokalny chleb i jajecznica z jajek w proszku. Dzisiaj zanosi się na pierwszy dzień bez słońca. Powoli pakujemy obóz. Dosyć trudno przestawić się z jazdy w upale do działania w 10 stopniach przy silnym wietrze. W tej chwili jesteśmy na wysokości niecałych 3700 metrów. No a dzisiaj musimy przebić się przez przełęcz, która jest na wysokości ponad 4300 metrów nad poziomem morza. Także zapowiada się duży wysiłek rowerowy. Planując wjazd w taki teren, musicie być absolutnie samowystarczalni. Nasze rowery są mocno wyładowane, ale to właśnie dlatego, że wieziemy zapas jedzenia, bardzo rozbudowany zestaw naprawczy dla rowerów. W tym terenie, na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza, nawet w sierpniu, w środku lata, możecie spodziewać się warunków zimowych. Dlatego też mamy ze sobą sprzęt zimowy, odzież zimową, rękawice, czapki. Śpiwór też musi być dostosowany do takich warunków. Rozejrzyjcie się dookoła. Może zdarzyć się tak, że minie Was kilka samochodów terenowych, kilku rowerzystów, a może zdarzyć się tak, że przez wiele godzin będziecie na trasie sami. Tutaj nie ma żadnego zasięgu, jedyny sposób na wezwanie pomocy to jest komunikacja satelitarna i nawet jeśli tą pomoc wezwiecie, to możecie na nią czekać bardzo, bardzo długo. To jest miejsce niedostępne, bardzo trudno tu dotrzeć i na pewno nie możecie liczyć na to, że szybko ktoś do Was przyjedzie, żeby Wam udzielić pomocy. Jesteśmy na 4200. Jeszcze jakieś 6 km do przełęczy. W dużej mierze pchamy rowery, trochę podjeżdżamy. Wiesz, kiedy jesteś zmęczony? Zmęczony jesteś wtedy, kiedy pchasz rower i chcesz zmienić bieg, żeby było lżej. A to tak nie działa niestety. Pierwszy raz jestem na takiej wysokości. Bardzo dziwne uczucie, bo po prostu nie ma siły. No jesteśmy na przełęczy Kargusz i teraz w dół, w końcu do autostrady pamirskiej. Nie spodziewałem się, że kiedyś to powiem, ale naprawdę cieszę się, że widzę asfalt. Żegnamy się z tą nawierzchnią. Tam w oddali miasto Aliczur. Tak właśnie wygląda miasto pośrodku niczego. Powoli, leniwie zaczynamy kolejny dzień. Wczoraj udało się dojechać do tej miejscowości, wioski. Nie wiem jak to nazwać. Aliczur. Rozbiliśmy się bardzo blisko tej wioski. Tam widzicie za moimi plecami właśnie całe to miasteczko. No i dzisiaj już będziemy ruszali w stronę Murgab. Dzisiaj na pewno do Murgab nie dojedziemy, ale plan jest taki, żeby zbliżyć się na tyle, żeby jutro rano być w tym mieście, zrobić jakieś zapasy i ruszać dalej w stronę Kirgistanu. Na naszej trasie zatrzymaliśmy się w jurcie. To jest taka jurta, no powiedzmy odpowiednik naszej przydrożnej kawiarni. Można tu się napić herbaty, zjeść coś ciepłego. No i właśnie taki mamy plan teraz.
Ta jurta zapewnia nam trochę cienia. No i jest tu zaskakująco chłodno. Oprócz tego unosi się zapach drożdżowego ciasta. W tej jurcie można też nocować. Tutaj są przygotowane zestawy pościeli. Tam najprawdopodobniej przebieralnia. No i taką atrakcję turystyczną też sobie można zafundować. No i teraz możemy mieć tylko nadzieję, że ten posiłek nie skończy się dla nas źle. Prawdopodobnie jest to po prostu kasza manna z masłem i z pieczywem tradycyjnym tutaj lokalnym.